Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem panów posłów Tomasza Latosa oraz Czesława Hoca. Bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, okazuje się, że minister zdrowia nie dba o zdrowie Polaków, nie interesuje się tą coraz trudniejszą sytuacją w ochronie zdrowia, wydłużającymi się kolejkami, tym, że już w tej chwili pacjentów się w wielu miejscach nie przyjmuje, czy to na diagnostykę, czy na leczenie, przerzuca się ich na przyszły rok. Narodowy Fundusz Zdrowia wystąpił do Sejmu za pośrednictwem również ministra zdrowia o zmianę planu finansowego, zaopiniowanie zmiany planu finansowego, o zwiększenie tego planu finansowego ponad 1 mld zł, z czego 938 milionów miałoby być dotacją z budżetu państwa za tych pacjentów, którzy bądź są nieubezpieczeni, bądź byli leczeni za granicą, bądź jeszcze na przykład byli leczeni z tytułu Karty Polaka. No ale okazuje się, że minister zdrowia ma negatywną opinię, jeżeli chodzi o tą zmianę planu finansowego. Z trudem, bo z trudem, ale udało się to wycisnąć z ministra Neumanna w dniu wczorajszym, zasłaniając się oczywiście kłopotami budżetu, tego, że tych pieniędzy w tym roku nie ma. Więc zastanawiam się, szanowni państwo, w takim razie po pierwsze, kto nadzoruje Polską Służbą Zdrowia? Po drugie, jaka jest w tej chwili sytuacja? Do tej pory słyszeliśmy, że to poprzedni prezes Paszkiewicz przeszkadza ministrowi Arłukowiczowi w sprawnym nadzorowaniu ochrony zdrowia. Ma teraz swojego prezesa, pani prezes Pachciarz, to przecież jest człowiek ministra Arłukowicza i okazuje się, że też źle, też się nie można dogadać. W związku z tym sprawa jest jasna. Minister Arłukowicz zupełnie nie panuje nad systemem i my będziemy na przyszłym posiedzeniu Sejmu wnioskować o informacje ministra zdrowia na temat funkcjonowania Polskiej Służby Zdrowia. Wiemy przecież, że oprócz tego problemu, o którym teraz mówię, to jest również kwestia podpisywanych kontraktów na przyszły rok, kontraktów niższych niż w tym roku. Minister zdrowia niech stanie w prawdzie, niech się z tego w końcu wytłumaczy, albo niech poda się do dymisji. Szkoda, że go nie zmieniono przy rekonstrukcji, ale to już decyzja pana premiera. Dziękuję, panie pośle. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Czesława Hoca. Nawiązując, proszę państwa, do słów pana przewodniczącego Latosa, można scharakteryzować to jednym zdaniem, tytułem filmu amerykańskiego Czy leci z nami pilot? Bo proszę państwa, o ile Czy leci z nami pilot było komedią, parodią filmów katastroficznych, to ta katastrofa niestety dzieje się w realu i dzieje się na polu służby zdrowia, ochrony zdrowia i zdrowia pacjentów. I to jest bardzo fatalne i dramatyczne. Proszę państwa, żeby określić relacje pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, a Ministerstwem Finansów w aspekcie osób nieubezpieczonych, finansowania tych osób nieubezpieczonych, można powiedzieć, że to jest totalny chaos koncepcyjny, organizacyjny, ale też i finansowy. Oto proszę państwa, elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, proszę zwrócić uwagę, że nie pacjentów, a świadczeniobiorców, wykazała, że w Polsce jest osób nieubezpieczonych na sumę 939 milionów złotych.
Wobec powyższego Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczył taką kwotę w swoim planie finansowym. Ale minister finansów w pisemnym i oficjalnym piśmie przedstawia następujące stwierdzenia, że po pierwsze, to, że system nie zidentyfikował daną osobę, nie oznacza, że ta osoba jest nieubezpieczona. To jest po pierwsze. I po drugie, mówi w ten sposób, w oficjalnym piśmie, że nie oznaczenie albo nie zgłoszenie danej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego nie wyklucza tej osoby z grupy osób ubezpieczonych. Czyli praktycznie jest tak, że EWUŚ powstał, ale nikt go nie potrzebuje. On jest po prostu nieweryfikowalny, czyli minister finansów weryfikuje system weryfikujący. To jest po pierwsze. I po drugie proszę zwrócić uwagę, że powstaje następny system ZIP, czyli zintegrowane informacje pacjentów. Tu już chodzi pacjent, a nie świadczeniobiorca. I proszę Państwa, też nikt nie wie, skąd te dwa źródła są finansowane. Te dwa systemy, czyli EWUŚ, wiemy, że powstał EWUŚ, duże pieniądze, duża obsługa, bardzo kosztowna obsługa, wielka biurokratyzacja, a jednocześnie efekt jest taki, że nikt na ten system nie zwraca uwagi. Natomiast ZIP również nie wiemy, skąd on jest finansowany. Można to zakończyć słowami niestety z misia. Największe pieniądze zarabia się na wielkich, słomianych, nikomu niepotrzebnych inwestycjach. Bo tak się wydaje, że te wszystkie EWUS-ie, ZIP-y są tylko po to, żeby ktoś zarobił. Natomiast na konkretne cele nie wystarcza pieniądze. I jeszcze jeden przykład taki dzisiejszy, bodajże chyba przed kilku dni, w jednym z szpitali warszawskich zabiera Narodowy Fundusz Zdrowia kontrakt na 12 milionów złotych na 2014 rok w dziedzinie okulistyki i ten szpital już nie będzie świadczył usług medycznych z zakresu okulistyki, a więc szczepienia soczewek w zaćmie. I teraz nie wiemy, gdzie te 12 milionów złotych podziewa się, bo jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia zabiera, to powinien przeznaczyć je na również inne cele zdrowotne. A po drugie, ci pacjenci, którzy mieli na styczeń już zakontaktowaną kolejkę albo zamówioną kolejkę, będą musieli teraz się od nowa zapisywać do następnych szpitali, od następnych odczekać swoje 3 lata. Tam czekali 3 lata czy 2 lata, teraz następne 3 lata. Czyli to jest takie po prostu rozgardiasz, chaos i niedbanie w ogóle o los i troskę o pacjentów. Dziękujemy, prosimy o pytania. Jeśli nie ma pytań, dziękuję panom, dziękujemy państwu. Dziękuję.